Co pan na to, bosmanie? Ku chwale Bajdocji, panie kapitanie. Siemanko. Ale pogoda. Jest taka akcja, że dostałem zaproszenie na fit kolegi Radza. Gonię właśnie do studia rzucić swoją szesnastkę. Pozdro Radza, jeśli to oglądasz, dzięki za zaproszenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to chyba najtrudniejsza zwrotka, jaką napisałem na razie, ale mega mi się podoba, także naprawdę chcę, żeby fajnie to wyszło. Poprawimy sobie jeszcze Neon Genesis Evangelion, bo parę momentów mi nie pasuje, nie siedzi. Sąsiad zgodził się zrobić intro, możecie go kojarzyć, Stop Model, także pozdro Łukasz, dzięki wielkie, że się zgodziłeś. Po nagraniu intro Neon Genesis Evangelion klipu zaczynam pracę nad drugą epką. Ta pierwsza będzie taka w sumie średnia, więc z niektórych kawałków w ogóle nie jestem zadowolony, ale bardziej je traktuję jako taką naukę. Także polecimy sobie teraz do studia i nagramy parę fajnych rzeczy. Pozdro. 12 seconds later. Jesteśmy właśnie w studiu, no nagram i teraz będziemy nagrywać. Dobrze, telefon będzie jeszcze, tak? Szkoda mu chwil, które zmarnował. Nadużywanie substancji, które w teorii miały go rozluźnić. Na szczęście udało mu się z niej wydostać. Jesteśmy po nagraniach, mamy porządne intro, także nie mogę się doczekać efektu. Tak, dokładnie, no. Jezda. Whack. Weak. Of poor quality. Bad. Whack. U moich wujków falko już dawno przejęło nad życiem sery. Co w rodzinie to nie zginie, to jest straszne hereditary. Bajdo w końcu szczery, nie jak Fargo kurwa kłamał Jerry. Nigdy więcej ściery robię damage. No i co, piosenki nagrane. Zobaczymy, czy Raza spodoba się zwrotka, którą rzuciłem. Idę właśnie do domu, wyślę mu ścieżki. No, nie jestem zadowolony w 100%, ale myślę, że dałem z siebie wszystko. Fajnie, fajnie. Jutro do roboty, trochę nie fajnie. Na weekendzie mam egzamin, sprawa jazdy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem dosyć chujowym kierowcą. Największy problem z liniami ciągłymi, a tak poza tym to spoko. Także trzymaj ta się, elo. The next day. Yo, yo, byki. Dzisiaj miał być film z robienia obrazu z muchu, ale trochę zjebałem, bo nie kupiłem wystarczająco kleju. No i nie mogłem skończyć tego obrazu, więc po prostu muszę kupić klej. A żebyście się nie nudzili, no to zrobię vloga i jak nagrywam teledysk. No i co do obrazu z muchu, za sobą mam jeden z nich, który zrobiła moja koleżanka z pracy. Znak Brand of Sacrifice z mangi Berserk. Swoją drogą polecam, świetna manga, pewnie niedługo zrobię odcinek, w którym opowiadam o mangach, które lubię, które uwielbiam, które czytam i które już przeczytałem. Także stay tuned, mango zjeby. Ten obraz został przeze mnie wylicytowany na aukcji charytatywnej w pracy. Co roku mamy taką akcję, gdzie osoby oferują różne produkty lub usługi. No i ja pomyślałem, że chciałbym mieć coś takiego na ścianie. Więc czemu nie? Zaraz wychodzimy, będziemy nagrywać teledysk do nuty Neon Genesis Evangelion. Trochę włożyłem więcej emocji i zmieniłem trochę barwę głosu, żeby nie była tak płaska. No ale trochę brzmi to krzywo, ale na drugiej epce wydaje mi się, że już będzie to szło zdecydowanie lepiej. Także trzymaj ta się, pa 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 pa. Musisz wystać. O kurde. Czemu tak? I co, nic nie ruszać? A mówić mogę, czy nie? 32. Nogi palo. Jedzie coś, kurwa. Grzesiu, jak tam? Jeszcze chwilę, to? Stój, na maksa. Ci powiem, kiedy zejść, to zejść. 47 sekund. To się nagrywało, nie? No, to już leci. Dobra, to trochę. Wcześniej trochę dalej chyba stało, no. Nie? O, nie? Mhm. Robię sobie kocie, później lecę na zabocie. Kuba kręci klip mi, niepotrzebne krocie. Dobrze, że znam ludzi, którzy też się tym jarają. Dobra, zrobimy jeszcze raz. O, i zgasło światło. Cześć. Elegancko, no fajnie. Pokaż, jak to wygląda. Może nawet samego tego zrobimy, nie? Chuj, przytrzymam cię. No dobra, okej. Tylko mów, czy dobrze wiesz. Czekaj, bo ja właśnie. I po oczach bije. Bloku niż ciebie? Tak, no żeby tak pół na pół, nie? Żeby było widać trochę bloku na pewno. To jak myślisz, Grzesiu? No już to skrzynka w kurwie z boku. Nagrywa już. No, to w sumie tak, żeby nie było widać tej skrzynki. Teraz? No. Idziesz tu.
O, no dobra już. Zero odczytu, ja pracuję tu nad sobą. Ty żyjesz innych życiem, jesteś zjebaną osobą. Dobra, dzięki. Przystam tej lampy. No, odstąd, no. A to we dwóch środków. Trochę nielegalnie. No tak. No dawaj. No dawaj. Środkiem drogi, żeby pasy był. Chodź środkiem. Nie robię refrenów, raczej bo mnie irytują, mogę być odsłuchany. Ja odczytuję, ja pracuję tu nad sobą, ty żyjesz innym życiem, jesteś zjebaną osobą. Dobra, dobra. Akurat siadło cało teraz, nie? Tak. Wiesz, no, co jest fajne? Że zapleca mi się babka na przyjście, co? Nagraliśmy teledysk właśnie, wszystko idzie dobrym torem. No i co? Teraz Capture, Turek, Stalowa Wola. Jako jedno z niewielu miejsc robią sami swoje mięso. Kiedyś był lepszy, ale... Ale będzie kebabior. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Elo byki. Jestem już po egzaminie. No i... Drum roll poproszę. I... Nie zdałem! Mógł. Także za dwa tygodnie próbuję znowu. Dostałem w ogóle jakieś dziwne padaki na rękach. Kręciłem w nie w tą stronę raz, najechałem na linię. Największy problem z liniami ciągłymi. Za drugim razem pojebały mi się kierunki. Kręciłem w prawo zamiast w lewo. Nie poddaję się. Dokupiłem sobie trochę godzin, żeby poćwiczyć sobie łuk i trochę jeżdżenie po mieście. Myślę, że następnym razem już pójdzie lepiej. No i co, wracam teraz do domu, zjem sobie jakieś dobre jedzenie, żeby zagryźć smutki. No i wieczorkiem jakieś planszówki, piwka, bezalkoholowe dla mnie. Taki żywot. Widzimy się na następnym vlogu. Trochę dołujące zakończenie, no ale życie to nie bajka, no. Nic z tym nie zrobimy niestety. Patrz od widzów, jakiś człowiek... Bez kitu, żyjemy w symulacji, nie? On miał kandydat.